Siema, z tej strony Almix, a dzisiaj robimy specjal na 50 subów, bo to nie będą jednak 100 przesiadów challenge, to będzie na 100 filmów, przepraszam, nie subów, 100 przesiadów. Ten specjal jest taki, że dostałem na imieniny, bo wiecie, ja mam Wigilię, gazetkę, album mam, ale też oczywiście kartę i puszkę. Dobra. No, więc taki pokazanik. Zaczniemy sobie od gazetki. Tutaj mamy taką dziwną kartę. Taką premium. Ogólnie kiedyś ją kupiłam w innej serii, w ogóle na 20 tam złotych kosztowała. Ładnie zeszło. Otwieramy. Dobra, będzie łatwizna, że tam to ja zapauzuję i zaraz do was wracam. Dobra, no to otwieramy. Okej. Coś nie pykło. Boże, się boję, że karty obetnę. Dobra, chyba nie obcięłam żadnej karty. Ma ze mnie bambik. Nie mogę tego otworzyć. O kurde! Ja wolę, co to? Coś jeszcze w ogóle... Sorry, mój brat płacze. Ja! Co? Mbappé Premium Gold? Coutinho Premium Gold i Sterling Premium Gold. Co? Jeszcze 20 końców do jakiejś gry. Ja! Sztosik ta paczka, naprawdę. Tu jeszcze mamy jedną paczkę w ogóle. Naprawdę sztosik. Dobra, lecimy z kolejną. Tutaj taka zwykła paczka. No to mamy... Tu wam będę pokazywał takie słabe dosyć karty. Nie ma żadnej dobrej i... Ale ile tu kart jest? Pupu. Diego Costa i Saul, tak? Koke, przepraszam. Marco Reus, Artur się nazywa. I Koulibaly. Dobra. No, początek bardzo fajny. Muszę przyznać. Dobra, lecimy z puszką. Tutaj mogę powtórki sobie przechowywać. Jak to się otwiera, tylko mam pytanie. Dobra. Tu będą, ciekawe, czy tu będą paczki, czy gotowe karty. O. Tu są w ogóle naklejki. I to ile? Ja, tu są naklejki. Ale to na... Ja nie zbieram naklejek. Ale w topa. Kurde, no to tego nie będziemy openingować. To mogę następny odcinek to openingować, ale kurde, muszę to mojej mamie powiedzieć. Lub Mikołajo... Nie, to było mamie. No, zaczynamy najważniejszą rzecz. Lecimy. Gerard. Lionel Messi, taki Frank. I Gerard Pique, a tu wkracza Lionel Messi. Dobra, i lecimy z otwieraniem paczuszek. A jeszcze dwa limitedy. Nie, nie, nie. Suarez i niezgoda. Aha, zlegi. Dobra, mamy tu 6 paczek, jeżeli się nie mylę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, otwieramy. Gdzie są nożyczki? Lecimy. Mamy znak PSV, Paulo Dybala, Carvajal, Adriano, Olivier Torres i Hirvich Lorenzo, tak? Lozano, przepraszam.
Dobra, mamy jeszcze 5 paczuszek. Rabio, Casemiro. Danilo Pereira. Specjalna karta. Luka Modric. No, Dani Alves. Nie wiem, czy nie mam Modricia, ale powtórka oczywiście. Jeżeli radzę wam zbierać te karty, zwłaszcza z mojej klasy lub szkoły, będą fajne wymianki, bo taki Luka Modric pewnie się skusicie. No, lecimy. Sergio Roberto, ale dziwnie wyszedł. Diego Costa, Fernandinho. Real Madrid. De Bruyne i Federico z... A bardzo dobra paczka, muszę przyznać, naprawdę. Z tego, z Juventusu. Federico było. Napiszcie w komentarzu w hashtag Federico. To przypnę wam serducho. Dobra, co to jest? Julian Weigl, Manuel Neuer, Marquinhos, mam go. Takie info. No dobra, lecimy dalej. Dobra, otwieram. Teraz zrobimy ślepą paczkę. Tylko sobie tutaj wyjmę. O Jezus Maria. Dobra, zamykam oczy. Gdyby nie było. Mówcie kto. Wy to widzicie, ja nie. Puh, a odwrotnie. Dobra, no to przez przypadek zobaczyłam, bo odwrotnie wam pokazywałem, ale jest tak. Naldo, Gaglini, Strinić. Lionel Messi! Szkoda, że to nie wyszła ślepa, ale... Chyba, że wy widzieliście tego Messiego, ale to... Kurde, to nie wiem. To już nie moja sprawa. Lecimy z kolejną paczuszką. Ja jakby co w ogóle mam album, więc zastanowię się, ale naprawdę to małe szanse, że to zrobię, bo... Ale mogę zrobić konkurs na ten album, ale zobaczę jeszcze. Dobra. Tu widziałem tylko tył. Co to będzie? Dobra. Jak to... Gareth Bale! Jakaś... Wolf. Wilczek. Dobra. Koniec? To chyba koniec. Żebym ja się tu nie pomylił. Ile otworem? 6 było? Szybko zleciałem. Zastanowię się, czy te zbierać, czy jakoś, nie wiem, co zrobić. Zastanowię się, co zrobić z tymi. Ale, no, to koniec tego specjalu. Dużo było fajnych kart, najbardziej się cieszę z tych Gold Premium i innych. No, tutaj dostałem różne gazetki, takie inne, album jakieś kartki. Sprawdzę na wszelki wypadek, czy nie ma tu kart. Nie ma. No dobra, to wszystko. No, widzimy się w kolejnym odcinku, który pewnie pojawi się jutro. No i siemka.